Po mszy świętej w kościele parafialnym odbyło się odsłonięcie obelisku dla uczczenia pomordowanych w Katyniu, Midnoje i Charkowie oraz rodzin pomordowanych na wschodzie. Obelisk umieszczony jest na ulicy 5 stycznia 1934 obok domu, w którym mieszkał przedwojenny prawnik, oficer rezerwy Stanisław Jarysz, który zginął w Katyniu. W uroczystości obok przedstawicieli rodzin katyńskich uczestniczyli duchowni z Wolsztyna i Obry, wojewoda zielonogórski pan profesor Marian Ekiert. Splendoru uroczystości nadało uczestnictwo kampanii honorowej Wojska Polskiego. Zamordowanego notariusza z Wolsztyna, pana Stanisława Jarysza. Proszę o to księdza proboszcza, wasyści kapłanów, jego eminencji, księdza rektora. Jesteśmy dłużnikami względem naszych rodziców, nauczycieli, wychowawców, którzy nam... Proszę gości o zajęcie miejsca tutaj z całym zdrowiem. Proszę bardzo. Odwracanie kartki skąd? Powili Wolsztyn, ostatni powiat przygraniczy z III Rzeszą, w 1939 roku był pierwszym miejscem ataku niemieckiego. Tu były oddziały policji, w imieniu oficerów wojska.